Cześć, z tej strony Łucek, witajcie na moim kanale. Następne szkło dla Samsunga Galaxy S10 z plusem Eiger 3D Glass. No cóż, widzieliście, że te podstawowe proste szkiełka klejone po wodzie mają problem, mianowicie nie działa w nich przeważnie czytnik linii papilarnych, chociaż sprawdzimy jeszcze parę. No cóż, co nam zaproponował Eiger? Parę produktów Eigera u mnie było. Samo szkło teoretycznie 9H, też niestety w starej technologii, czyli klejone dookoła. A zobaczcie, co jest w środku, co jest w zestawie. Ja już sobie go otworzyłem. Fajnie jest to zrobione w Eigerze, macie taką ładną kopertę, w którą wyjmujecie. Macie tutaj oczywiście instrukcję, co jak działać. Jest też w ogóle informacja, że szkło nam działa z czytnikiem tym sonicznym. Jest cała informacja, jak sobie to ogarniać, co, jak, w jaki sposób. Ale dobra, zamontujemy je oczywiście zaraz. Ale co jest niespodzianką? No właśnie, czynnik ultrasoniczny w Samsungu no jest takim słowem no upierdliwym, delikatnie mówiąc, urządzeniem, które no nie gra z każdym szkiełkiem. No i co sobie wymyślił Eiger? Że zrobi szkło, które co ma? Weźmy sobie to w ogóle, zdejmijmy szkło, które ma dziurę. Teraz je zamontuję, zobaczycie jak to działa. No ciekawostka, że to sobie w taki sposób wymyślili, no ale będzie działać. Miejmy nadzieję. Dobra, więc co w zestawie? Oczywiście jest samo szkło, jest set do montażu, czyli zobaczmy co w nim jest. Rozpakujmy go klasycznie. Jest kawałek mikrofibry, na mokro pad, jest jeden wielki, duży sticker do zebrania papierów i to praktycznie tyle. A więc co? Chyba trzeba je zamontować. No to oczywiście postępujemy jak zwykle. Pierwsze co, na mokro powinniście wyłączyć fona albo i nie. Można go wyłączyć, bo przy okazji no, łatwiej. Jeżeli macie go włączonego, czasami możecie sobie gdzieś kliknąć, zobaczyć jak dobrze je sobie szkło wypozycjonować. No plus mega za Eigera, że jak widzicie naprawdę mokra szmatka, dobrze nasączona alkoholem, więc oczyszczenie smartfona z wszelkich pozostałości tłuszczów, paluchów idealne. Tego tak być powinno w niektórych tanich kinolach. Nie ma tak dobrze. Jak już sobie wyczyścimy na mokro, czyścimy na sucho, zbieramy wilgoć. Już oczywiście, jeżeli coś zostanie wilgotnego na fonie, założycie szkło, no to będzie się po prostu tak benzynkować, tak to nazwijmy. No i jak sobie to zrobiliśmy, lecimy kolejną czynność, czyli trzeba zebrać ewentualne poproszki kurzu. Zawsze starajcie się montować jakikolwiek produkt do ochrony ekranu w miejscu, gdzie nie ma kurzu. Nie wiem, jeżeli macie bardzo zakurzony dom, to jakiś łazienka po prysznicu, sorry, trochę ostrość gubimy, bo sobie tu latam, przepraszam. No ale dobra, to właśnie wtedy można ewentualnie tak się ratować, ale gdy już zobaczycie, że paproszków nie, no to możemy działać. No i dobra, trzeba sobie jakoś wypozycjonować to szkło, więc tutaj na pewno wygodą w pozycjonowaniu będą dziurki odnośnie aparatów, więc nawet można sobie go odpalić. Chociaż szkoda, że nie widzi mojej buźki. Może teraz zobaczy. Ja jestem tu gdzieś schowany. No trudno właśnie, szczerze mówiąc, to zblokowanie twarzą to trochę różnie działa. Ale plusem jest to, że szkło ma wyciętego dzióbka na głośnik, jest na miejsce na aparaty, więc myślę, że powinienem dobrze trafić. Mam przynajmniej taką nadzieję, aby to było ładnie i dobrze. Bo teraz sobie właśnie pomogłem przyciskając przycisk, dzięki któremu no widzę co tu się dzieje. No dobra, założone szkło starego typu, a szkoda, czyli montowane jest po obrzeżach, czyli co musicie zrobić po montażu takiego otóż to szkiełka? No na pewno podociskać wszystkie możliwe miejsca po bokach. Możemy sobie już na spokojnie zdjąć to coś, co jest dziwaczne trochę dla mnie, czyli miejsce do ochrony dziurki. Dziwnie to brzmi, ale no dziwny patent, dziwny patent. Ja bym robił to klejone full glue albo coś w tym stylu. No ale dobra, no i zamontowaliśmy. Jak to wygląda? No jak dla mnie dziwnie. No, może tamtego. Dodatkowo widzicie, wokół samego wycięcia jest też jakaś warstwa klejowa, więc tu już widzicie, że trzeba to docisnąć. Tak samo wokół wycięcia aparatów jest też warstwa kleju, który coś, no, pewnie trzeba go mocno podociskać, bo coś nie domaga. Przynajmniej tu przy tej części widzicie, jak to wygląda. No dobra. No czytnik musi działać, nie ma innej opcji, dlatego że oczywiście nie mamy tutaj nic na ekranie, ale no, komfort użytkowania ekranu z czymś takim, no to dla mnie no dziwactwo. Zobaczmy, jak się pisze, no tu akurat spacja jest, dotyk w miarę działa, jak to w szkłach, które są klejone po obrzeżu, więc no to dla mnie to jest bardzo dziwne, ale działa. Oczywiście czerń jest trochę przeszarzała, gdyż to jest technologia kropeczkowa, czyli tutaj macie delikatne kropeczkowanie pod całym ekranem, czyli tak jak to zwykle sobie bywa w tym wypadku. Zobaczmy kolory. Kolory będą troszeczkę lekko przeszarzałe. Nie da się tego ukryć, bo w tego typu szkle ta przejrzystość z racji po prostu powietrza pomiędzy jednym a drugim ekranem jest. No i coś, bardzo kontrowersyjny jak dla mnie, mówiąc krótko, produkt, bo używanie ekranu, gdzie mamy jakąś taką kropkę, no ja bym czegoś takiego nie chciał, szczerze mówiąc. Jeszcze wycięcie na aparaty rozumiem, ale tutaj wycięcie na czytnik ultrasoniczny, pozostawię to bez komentarza. Ale szkło się zamontowało, nie zachodzi centralnie na całym, nie jest na całym ekranie zamontowane, co za chwilę sprawdzimy sobie w case'ach. Jest wycięcie na głośnik, to na pewno na plus. Smartfon wygląda w nim dosyć dziwnie. No i myślę, że tak zakończymy ten film. Macie jakieś pytania, chcecie coś więcej wiedzieć, piszcie w komentarzach, linki do społeczności, profil na platformie Patronite. Gdyby Was na przykład kręciła taka dziurka w ekranie, no to możecie po prostu zamówić sobie to szkło 10% taniej w pancerniku EU na kod Łucek 10+, więc linki do niego oczywiście macie. No i cóż, otóż to prezentuje się i wygląda szkło Eiger 3D Glass dla Samsunga Galaxy S10 z plusem. No i tyle. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!